Już. Dobra. Będę miała level up. Ja też. Tak, już 23? No. Ja dopiero 22. Teraz będę miał. O nie, ty miała level. Chodź, dobiję sobie. Ty mnie wyprzedzasz o level, no. Tak być nie może. Ja, wielki Gandalf, mam niższy level. Wszędzie jestem znany jako Gandalf, kurczę. Maszyna do XP-nia i w ogóle. Nie myślałem, że tak. O, w sumie dobry pomysł. Bo to jest tak daleko. No. I tam tyle nieprzyjaciół stoi. Nowe spodnie. O, zajebiście, mam już spodnie. Może nie będą takie pedalskie, kto wie. O, dobra. Chyba są mniej. Chociaż nie wiem, są. Nie ciężko stwierdzić. Dobra, mniejsza. Są. Czekaj, zobacz jak mam. Wyglądam jak dziwnie, bardzo dziwnie. Przez to, że pokaż, pokaż, bo nie, bo się kręcisz. Czekaj. To są spodnie! To wygląda jak bielizna. Ale do Czerwonej Góry mi to nie pasuje, no. No, bardzo lubieżnie. Lubieżnie? Nie wiem, co się mówi, ale no tak wyglądasz. Wyzywająco, o. O, i mamy wszystkie monety, rozumiem. To teraz co robimy? Teraz... no mamy questa, mamy kolejną tego, kampanię mamy. Ona jest na 27. A ta była na 26 czy 5 chyba. Ta ja była czekaj, na... No to nie wiem, decyduj. Kobiecie pozostają ostateczną decyzję. No dobra, a tu musimy iść daleko. Ale czyli co robimy? No... Lecimy na razie do Marchy. Dobra. To obelisk nam się tu przydał już, czy nie? No. No w sumie dobrze, go ustawiliśmy, bo patrz, jakie mieliśmy sytuacje. No. Już mówiłem ci, że chciałbym mieć taką poduszkę samochodową. Taką, wiesz, co się zakłada na szyję i możesz sobie tak fajnie się oprzeć. Kurde, bo mnie tak kark boli czasami, jak jest ten... W samolocie to jest dobre, że... No, w samolocie, przy kompie, wszędzie. W szkole by się takie coś przydało, wiesz, kurde. Nie uwierzysz, ale mam przed ekranem właśnie, znaczy lecę normalnie, ale mam ciebie co jakiś czas jak spadasz. Wiem, ja wiem, bo to jest taki bóg, jak się z kimś lata, ty też tak miałaś, znaczy ja też tak miałem z tobą. To jest fajne. No, śmiesznie to wygląda. Tak? Ej, a wiesz, co raz tak mi się zbugowało w Ajonie, że ja serio zapłaciłem za transport lotniczy, ale oni mi go nie dali. Serio. Normalnie oskupali mnie. A to. Dobra, musimy iść. Ja powinienem do Gameforge zażalenie zgłosić, że mnie kurczę z iluś tam tych kinów uwalili. Musimy iść tam na piechotę. A co robimy w końcu? Układanie klątwy czy jakoś. A, ten kampanię. Boże, to tak dziwnie wygląda. Nie martw się, ja też nie wyglądam zajebiście i w ogóle. No ale ty to możesz. No tak, ja mogę w sumie, ty nie. Chcesz mieć tu jest coś... Ej, tu urakon, cofnij się. Co? Tu trzeba porozmawiać. Ja nie mogę. Serio? Przecież to jest ta pokonaje klątwy, trzeba z nim pogadać. Ja muszę porozmawiać z Kalanem. Czekaj, pogadam z nim i zobaczę. To pewnie... O, teraz ja muszę z Kalanem porozmawiać. Z jakim cudem ty to... Ej, jak to? Dziwne. Chyba, że ostatnim razem jak graliśmy, to... Ale ten quest się dopiero pojawił w dzienniku, chyba. Nie, wcześniej go miałam. Aha. Dziwne. A, może dlatego, że mi level skoczył, no nie? Bo ja mam level mniej od ciebie. Możliwe. No. A no tak, bo ty masz level mniej. No, kurczę. Jeszcze kiedyś mieliśmy pierwszy level razem, a teraz kurczę. Teraz poleciała, przyekspiła. Chciałbym mieć gdzieś z 10 minut lotu, coś takiego. Wtedy bym nie marudził raczej.
I tak byś marudził za nic. No ja... No tak. Ja marudzić. Tak. To było fajne. No, to mi się skończy. Nie chce mi się tam wchodzić. No, to jest pierdliwe. Mówię, właśnie tu się by przydał jakiś taki mont w postaci czegoś dwuosobowego, no. Już obojętnie co, że można tym na dwie osoby jeździć. Zaraz ktoś by powiedział, że oczywiście można mieć dwa monty pojedyncze, no ale... Ale fajny klimat by był jakby taki, no nie wiem, jakieś to coś, nie wiem, jakiś koń, jakiś motorek, czy coś innego. Albo my jeszcze ogólnie w Pernon mamy z tymi apartamentami, to też będzie trzeba załatwić w końcu. No, rebel się wyskoczył wtedy. No, tobie też. Nie, no nie. Jak to wiemy? No bo... Znaczy nie, ty ogólnie dostaniesz expa, no nie? Też. No tak, ale nie aż tyle chyba. No. Znaczy mam raz, dwa, trzy, sześć pasków. Zapomniałam o mojej herbacie. Ale to teraz... już dawno ją robiłaś nawet trochę. No, to nie zimno. To jest właśnie najgorsze, że robisz sobie herbatę, czekasz, coś tam się... jesteś zajęta. Jesteś zajęta, ale potem sobie przypominasz i patrzysz, jest cała zimna, no nie? Ale jest ciepła. No wiem, no dobra, twoja jest ciepła, ale jak czasami się dłużej czeka, jest zimna i wtedy jest niefajnie. A gdzież twój miul? Droga pannu. Stop. Dopiero zauważyłem. Planujesz kupienie, kupno jakiegoś drugiego? No, jak będę miała kasę. Czyli mam rozumieć, że porzucisz swoje... Czy, nie. Jak on się nazywa? Czy jak on się nazywa? Rejoso. Nie. Nie? Czy... Ale wiesz, że można nosić tylko jednego? Nie, ma, ale on będzie sobie tym siedział. No będzie siedział, no. Ale będzie tak zwany niechciany, jak ja to kiedyś mówiłem. Ale to, co mówisz, tyle się nie liczy. Ja to nazywałem go niechciany nyga. Ale... chciany skubany. Nie, no wiesz, to nie jest ten sam, co tutaj ten, to jest pro koksu. Na zdrowie. Dziękuję. Ile jest? Zdaje się, każdy, że można tam było polecieć, nie? No. Wątpię. Chociaż może polecieć tak, ale trochę żeby bliżej było przynajmniej. To jest właśnie pięknie. Gdybym był w tej grze swoim ciałem, to bym sobie w tym momencie pomyślał, czy się czegoś najarałem, bo widziałem chodzące grzyby. Bo to są chodzące. A to taki trochę niecodzienny widok. Grzybczak. Ciekawe, czy są smaczne. Mungus dreptus, skąd nie biorą te nazwy? Wiesz, to jest... Polskie tłumaczenie po prostu jest męka. No, to też, ale to jest ogólnie Korea. Koreańska produkcja. Dreptus. A, one atakują, zapomniałem. A co kraj to obyczaj? Byliśmy tu? Chyba tak, bo... No bo ja mam mapę tu odkrytą trochę. Nie wiem jak tam powinno się iść, chyba tędy. Mhm. Nie lubię jak jest takie skrzyżowanie, bo nigdy nie wiem jak tam iść. O, można tu było polecieć. To nieźle. Ale zaliczyliśmy wędrówkę. Czy, to jest to co ja myślę? Moja a nie, to jeszcze nie ten quest. Bo potem będzie taki w stylu, kurcze, Władcy Pierścieni, że normalnie tu będą kazali ci pójść do takiego, do podziemi i w lawie spalić naszyjnik, no nie? To tak. Normalnie jak Władcy Pierścieni w Górze Przeznaczenia niszczenie pierścienia. Ej, weź tu misję na monetę, bo sporo jak spadaje i przy okazji monety będziemy. Okej.
Ja już nie potrzebuję w sumie, ale... No to jedna moneta jest. Nie, dwie. I jeszcze skrzynka. A ten, ustawiać obelisk? No ja ustawiłam. Dobra. Żeby nie było. Nie będziemy żałować kasy. Potem jak będę umierał, to będę żałował. Się nauczyłem. Ja idę, co tam? Gdzie są te ostroraki, czy jak się nazywa? Już ci mówię. A, to jest tam, to jest tam, chodź tu. Dobra, tu, ale na pewno weźmy tą. Tu i tam. A czemu ty go atakujesz? Do manety. A, dobra. Czemu te króliki kwiczą? Serio? No? Nie zauważyłem. A, kwi, w sensie kwi. No w tym sensie, a ty myślałeś, że myślałem, że dźwięki wydają takie. Nie. Otóż już ci mówię, one kwiczą, ponieważ jak ci już ostatnio mówiłem, w Ionie każde zwierzę nie jest normalnym zwierzęciem, tylko jest połączeniem różnych zwierząt. Ale to... mówiłeś, że to królik. No tak, to na przykład jest królik, czyli muszę ich zobaczyć, ale... Nie wiem, on może być połączony królik z, hipopotamem na przykład, to bo czymś tam jeszcze. To są takie mutacje. No ze świnią też tam coś może mieć, dlatego kwiczą, no po prostu mają takie... Twoje teorie nie kwiczą. Zło. Nie, tylko kocham tego ofensywnego skina. No. Właśnie chciałem twojego ducha atakować. Aha, dzięki. Czaj. My robimy teraz questa na monety? No. To czemu? To jak się nazywa? To jest prośba... Załatwić sprygi. A, dobra, to ja nie na tego questa patrzyłem chyba. Ślepy chyba jestem, wiesz? No chyba. No i to poważna sprawa jest. Zbieranie... Jezu... Jenny... Jestem zagubiony... Przecież... Nie, przybrałem tego questa, no... Czekaj, wiesz co, ja tam skoczę i się upewnię, bo ja mam pewne, pewne wątpliwości, że czegoś tam nie zrobiłem. Coś spieprzyłem. No... Ja też nie bardzo. Ale mam nadzieję, że to nie jest. Że to nie jest tak. No co tu mam? Nie wyglądasz dobrze. Dlaczego mnie szukasz? Chodź, bo idziemy na tą kurę. Wiesz co? Nie mam pojęcia, skąd ty wzięłaś tego na zabicie tego na monety? Od tego gościa, od tego Xerida. Ej, jestem na górze. A, okej. Okay. No kurde, pomyliłem kierunki. Tutaj jestem, w sensie nie na górze. Ale idziemy tam, no to questa to jest tam. No tam. Tam. Tak. Czekaj. A, raz. Już idę. Wiesz, teraz mnie taka kmina naszła, jak grałem w Iona. Co by było, gdybyśmy my normalnie w realu mieli taką perspektywę, jak tutaj gramy, że wiesz, trzecioosobowa, że z zapleców sobie z sobą sterujemy. Śmiesznie? Wyobraźcie, że... Ty jesteś sobą i masz normalnie perspektywę zza swoich pleców. Musimy bić te. No nie, skały! To jest skały. Mordor. Weszliśmy na terytorium Mordoru. Ej, to wygląda jak Mordor. No właśnie mówię. Ja jak zacząłem grać w Wojna i zobaczyłem tą krainę po raz pierwszy, to od razu związałem z Mordorem. Skojarzyłem jeszcze w dodatku ten quest na zniszczenie tego naszyjnika, to już w ogóle. Ściągnęli. No, nie ukrywajmy. Nie zdziwię się w sumie, jak Saurona gdzieś tu zaraz zobaczę. Ej, wiesz, że one mają perwersyjny atak. No i dobrze. A to sobie zobacz.
Ej, bo ja nie niedobrany, no. Bo ja słabiutki jestem, no nie. Pułapka! Żryj tu. Uf. Mało tu tych ostrzeleń. Agon jakiś tam ostrorak. O, jest. Wiesz co? Chyba głodny jestem. Przy zabijaniu zawsze apetyt się znajdzie. A mi ścierpła noga. No to problem. No. Dobra, skurcze nie powracają, jest dobrze. Jeszcze, już. Chciałam przebiec. Jesteśmy bohaterami wręcz. Bohater z Mordoru, jak to brzmi w ogóle? No zacnie bardzo. Tak. Wracamy. Jak na Gandalfa przystało, zabiliśmy Saurona. I wracamy. Tarcz. No. Zbieraj, Agro, zbieraj. Ja będę się osłaniał za swoją tarczą. No nie podskakuj w górę, ty głupia. Haj, ale co dalej od siebie? No już nie. Dlaczego mnie szukasz? O, teraz chyba... O, tu właśnie będzie teraz ten niszczenie naszyjnika chyba. Tak mi się wydaje. No, to będzie to, to będzie chyba to. Dobra, to idzie. Tak, to następne to, pamiętam. To będzie zajebiste. A nie, musimy się toczyć. A wiesz czemu to będzie zajebiste? Bo tylko wejdziemy i wrzucimy go do lawy, ale zanim to zrobimy, będziemy musieli się przedrzeć przez masę tam różnych takich dziwnych rzeczy. Och, ale gdzie ty tam, źle idziesz. Dobrze. Czekaj. No ale przecież to jest są dwie drogi, do tego prowadzą. A no, dwie rzeczywiście. Tylko jedną gdzie. Chciałem iść tamtą. No jak tam jest dłużej? Nie wiem. No, no w sumie. Tak, no to tak, tak, tak. Masz rację. Masz wiem, rację. Że ma. Masz rację. No. Ej, wiesz co? Mówił ci ktoś kiedyś, że masz rację? Tak. To dobrze. Ale mógłby cześć. To co, ile ma mówić? Co 5 minut? No, no. Ej, kurde, gdzie ta ścieżka? To takie wszystko szare, że nie zauważyłem ścieżki. No, gdzie jesteś? Idę, staram się nadrobić. Biegnie. Ale bohaterzy zawsze przychodzą ostatni. Ja sobie poczekam. No chodź. Bo mnie zaraz zaatakują. Jeszcze trochę, no kurde, leci do przodu. Ja już idę bez ciebie. O, 5 sekund słownie. Bohater. Nie. Pułapka. Nie ogarniam, po co sałaś pułapkę, skoro on i tak atakuje. Bo to dobrze. Fajne. Ja sobie to ja nie wiem, no, robię to tak dla pizzy. Upierdliwe stworzenie. Czarcz. O, nie zaatakowało mnie. Dobra, nawet nie będę... wiesz co, widzisz tych majeki, tych no? Wyścigowych? To oni mi się kojarzą z Cubim. Trochę. A mi z mrówką.
Ale nie, serio, no zobacz, taki Kyuubi trochę, taka miniaturka Kyuubiego. No nie ma 8, nie, Boże, 8. Kyuubi szczukan. Nie ma 9 ogonów, ale to ma trochę tak. czułka, no. Ale to trochę jak takie ogony wyglądają. Jak... O, wiem, jak Naruto w wersji dwuogoniastego, coś takiego. Nie, bo ma czułka, jak mrów. No tak. Chyba nie dojdziemy do porozumienia, bo dla ciebie to jest mrówka, dla mnie Kyuubi. No, bo ma czułka. Na dupie, ale ma. Tak? Ano. Tam, mrówka. Nie niż mi marzeń, to jest Kyuubi. Twoim marzeniem jest mrówka Kyuubi? Nie, Kyuubi, nie mrówka. O Jezu, no nie dogadasz się. No właśnie, mogę to samo powiedzieć. Ale, ale mniejsza, w każdym razie nie będę zgadywał, jakie to są połączenia zwierząt, bo to już jest dziwne. Mrówka i Kyuubi. No tak. Mrówka i Kyuubi. Czekaj, 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 to chyba tam jest. No, nie wiem. Nie, źle nas zaprowadziłem. Przepraszam. Gdzieś tam. No nie, one też atakują. Wszystko atakują, tak. O, pa, jak ominęliśmy. O. No, prawie. Jest tutaj. Aż już, a tam jest, o, fajnie. Ominąłem to. Ja. To dostaniemy na szyjnik, no chyba właśnie. Bla bla bla. O ty! Muszę wziąć sobie sługusa jakiegoś. Mordor! Dobra. Idziemy. Ty byś jednego, ja biorę drugiego. No, no tak. Czekaj, mój się nazywa. Nie, wszystkie są babatiki? Nie, ten jest papa. Ty wzięłaś babatika? Tak. A ja, czekaj, jakiego babę wziąłem? Ja wziąłem babę. Babę tak. Baba tak. Jak wziąłem? Baba. Nie, ty masz babatika, ja mam babę tak. Aha. Babatik, baba tak. Ej, no czemu go nie atakują, a mnie atakują? Bo one są. No, one są po prostu koksiarskie. Ale są wolne. To są przykokszone bobry, no. Przykokszone bobry. Nawet te klawy się ich boją. Atakują mojego ducha, nie mnie. O, jak miło. No. No, olejmy twojego ducha. Jest w Mordorze, to w końcu jego kraina podobno. A oni tutaj się zaprzyjaźnili chyba. Dobra, to chyba musimy zabić, ale nie wiem. Nie wiem. Czy się uda przejść? Dobra, spróbuj. Ty masz niewidzialność, nie? No, no. Dobra. No nie, nie. Ale będę słyszeć za tobą. Znaczy, wiesz, będę ubezpieczał twoje tyły. Aha. Nie, dobra, wyłączę ją, bo wolno chodzę. Wolę być za tobą. A proś. Nikt nas nie zaatakował. O, fajnie. Bim! No, bo miejmy to pewnie coś zajebistego, ale już trudno. Nie, nie chcę. Oglądasz? Tak. To mi powiesz, co się tam działo. Czy gapi się w tą lawę, jakby coś się... Nie wiem, nie chcę się tego oglądać. Jak Frodo, który wahał się, czy zrzucić pierścień do... w Górze Przeznaczenia. Powrót. A, dobra. Nie, nie, czekaj, 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 nie rób tego. Rusz się, rusz się. Co? Bo my mamy oddać tego questa. Ukarane. A, dobra, no dobra. No Jezu. Dobra, już spoko, idę. Bo myślałem, że wiesz, że tam u tej babki jeszcze, ale okej, bo wolałem się upewnić. Żeby nie dymać. Level up. Żeby bez potrzeby nie chodzić. Będę miała level up. O, wyzwoliciel od klątwy, co to ma? PM. No i znowu zwiększenie mocy magicznej. Życie mnie nie lubi. Dają mi, kurde, takie świńskie tytuły. Ja mam, kurde, z tego wyżyć i wyżywić rodzinę. Tak. No. Kolejny tytuł, do który mi się do niczego nie przyda. A mi się przyda. Wspaniała Yosen. Miałaś to wcześniej? Tak. Nie zauważyłem chyba. Bo to jest przez to mru. No wiem. Mrał. O, mrał, nie. Jakaś pelerynka mi się rzuciła, ale jest biała, taka średnia biała. Jak myślisz, co myślisz o tej pelerynce?
Poczekaj. Albo ta, to chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu do mnie. Patrz, o tej, o ta, tutaj. Co myślisz o tej? O, nie. Nie? Ale jaką ty chcesz pelerynkę w takim razie? Nie. Ale tamta była fajna nawet. Czekaj. Nie mamy jeszcze osobnej misji. Musimy wbić level. No ja mam 23. A ja mam za 3 paski 24. No ja mam 2 paski dopiero tego levela. Ja jestem na monety. Pokaż mi dokładnie od kogo to jest. No od Kelana. No Kelan, no monety. Załatwić no. Załatwić, dobra, mam, dobra, spoko. Dobra. No i na tym się pobiję. Zrobisz tą misję z 10 razy i będziesz miał levela. O, zajebiście. Czekaj, ja muszę bić strażników, to ty bij sobie z tym. Zbieracz. Okej. Okay. Tylko tu nie ma żadnych strażników. Chyba wychodziło. Kwi. A one same atakują, a ja nie mam ducha. No, głuszyła mnie szmatą. Jeny, jeszcze 5. Rozpalił mi tarczę. Nie, żeby coś, ale nie mamy już nowych skilli w pandemonie? Nie wiem. Nie wiem, bo dalej już się nie orientuję od kto jest tam leveli. Idę znaleźć tych strażników. O Jezu, muszę iść. Łapka! To pomogę ci z nimi, bo musimy później tak pójść do siedliska. Aha. Po tych stronach. Zmęczona się zrobiła. Jeszcze 3. Dobra, pomogę ci. Bij innego, to będziesz miał 2 razy szybciej. No dobra. Jak wolisz. Pozwól, że się spytam, ty leżysz teraz? Czy tak siedzisz? W połowie. W połowie. Bo pytam się, ponieważ mnie plecy bolą znowu. Jesz. Jestem ciekaw, bo kurczę, położyłbym się. No tak w połowie, ale w połowie siedzę, ale też mi nie jest najwygodniej. Będę musiała zaraz sobie coś zrobić. To będzie... A, to jeszcze tylko ten... Czemu ten... A, one nie mają akronu, tak. Nie, one nie. Łowcy mają. Już? Tak, teraz strażnik. Oni są tam dalej. Lubię po tym chodzić. Ła. O. Ła. Oj, nech. Padło mi się. Grałem 1 godzinę. Umrę. Tam tak powinno, wiesz, pisać. Grałeś 1 godzinę, uważaj, bo umrzesz. Tak, to nie tak nie działa chyba. No tak. Tak trochę nie. Ale to by nieźle odstraszało graczy i by wpływało na niekorzystność do gry. I mówiłem ci, jak wczoraj... Nie, chyba ci nie mówiłem akurat tego, bo... Nie mówiłem ci tego, bo nie mogłem, bo nie gadaliśmy. No. Wczoraj na przedsiębiorczości ogólnie musieliśmy w grupach robić biznesplany swoich firm i ja byłem z takim gościem, takim przyjaralem trochę, jest taki... I postanowiliśmy, że zrobimy... Co my tu robimy w ogóle? Teraz? Znaczy, wiem, popatrzymy. A, wszystkie te dwie? Tak. Dobra, i postanowiliśmy, że zrobimy hotel. Aha.
i tam wszystko już ustalaliśmy, te sprawy, te takie zaplanowania, co, gdzie, jak i wszystko fajnie. I potem przeszliśmy do sprawy rachunkowej. To wyszło nam, jak już ja prezentowałem to przed klasą i to wszystko omawiałem, to przedstawiałem nasz pomysł, to wyszło na to, że jak średnio jest tam z 50 osób w jednym hotelu, to że w ciągu dnia na posiłek dla jednego mieszkańca wyniesie 20 groszy na dzień. To znaczy, że nawet bułki by sobie nie kupili chyba nawet za to. Nieźle. Tak to jest, jak się, kurczę, na szybko robiło się takie rzeczy i niezłe jaja.